mojemu wnukowi wymyśliłam wierszyk. Koci, koci, łapci, jedziemy do babci, ale ani słówka, bo babcia Żydówka. A to jest zdjęcie, kiedy mieszkałam w Bursie, już to jest mój pierwszy mąż i dziecko, kiedy wszyscy już zaczęliśmy mieć swoje rodziny, swoje dzieci. Dlaczego ja siebie wycięłam? To był jedna z prób ucieczki przed sobą samym, że ktoś mnie zobaczy, ktoś mnie rozpozna, ktoś mnie skaże na coś i że z tego będą same nieprzyjemności. Trzeba zacząć od tego pójścia do getta. Tak jak wspominałam o tym plakacie, który wywarł na mnie straszne wrażenie i żył ze mną, nie wiem, może do dzisiaj jeszcze, że była to podobizna karykatura Żyda, która była w getcie rozklejana i było napisane Żyd równa się tyfus plus wszy. Jeszcze wcześniej można powiedzieć, że ja dowiedziałam się właśnie, że jestem Żydówką jako 7-letnie dziecko idąc do getta. To był pierwszy wstrząs, ponieważ uważałam, że ja jestem taka sama jak inne dzieci, a to się nagle okazało, że ja jestem inna, w dodatku mam wszy. Tak myśli dziecko i w ogóle muszę być izolowana. Pierwszy wstrząs był z tym plakatem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Było takie półkoliste okno. Ja na takim oknie, takim właśnie, siedziałam większą część dnia. Ciekawa jestem, czy tam mieszkają ludzie. Na pewno. Nie można było wyjść, rodzice mnie nie wypuszczali. Nie mam pojęcia, gdzie rodzice zdobywali jedzenie. Pamiętam tylko ojca, który taki miał rulonik pieniędzy i mówił, że to już ostatnie. Bardzo byłam chroniona. Nie mówiono przy mnie o różnych rzeczach. Wielu rzeczy nie wiedziałam. Nic się nie robiło. Miałam jakieś książeczki, wtedy już umiałam czytać jakieś książeczki okropne czytałam. Była jakaś książeczka Jakiewicza chyba o dziecku, które wypadło i ząbki się posypały na trotuarze i ja pamiętam, że to było coś okropnego. Jeszcze bym tamten dom chciała zobaczyć. Pewne rzeczy pamiętam dokładnie, a niektórych wcale, tak jak sprawa z moją siostrą i ojcem, do dziś we mnie budzi niesamowite chęci poznania z jednej strony, a z drugiej strony okropny strach, żeby nie poznać, jak to było naprawdę. Więc ja tą sierną jeszcze chyba nie przeszłam do końca. Ja się jej boję. To jest ulica, która budzi we mnie strach. Ja wiem, że teraz jest inaczej i że parę razy próbowałam. Jak zaczynam na brzegu, nawet zaczynam chodzić, że coś się strasznego stanie, nie wiem. Po prostu się jej boję. Dlatego, że byłam potem tam przy tej szkole, jest mur, przy którym ja odsłaniałam tą tablicę. Chodziłam do tej szkoły, spotykałam się z uczniami. Mur, jako cegła, budzi zawsze we mnie takie ograniczenie wolności. Nawet kiedyś była jakaś francuska telewizja i chciała wywiad ze mną, ale z drugiej strony muru. I ja się bardzo niekomfortowo czułam wtedy. Pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana. No jakoś tam to wszystko poszło. Ten mur widziałam wtedy tak jakby od strony getta. Ale nie mogę przezwyciężyć tego uczucia, tak jak nie mogę przezwyciężyć strachu i uczucia negatywnego przy jakiejkolwiek dziurze w podłodze. To jest nie do przejścia. Ja po prostu sztywnieję. Kiedyś u znajomych byłam, była tam wejście do piwnicy. Było otwarte. Ja musiałam przejść koło tego. Nie wejść tam, przejść. Ja tak zasztywniałam, że mnie musieli przeprowadzić dosłownie. Tak jakakolwiek dziura, otwór,
gdzie ja bym musiała włożyć głowę, tak na mnie działa do dzisiaj. Po tej ucieczce z getta z moją matką, która sama w sobie jest opowieścią oddzielną, ale chcę wrócić do wątku, który zaczęłam właśnie, jaki wpływ miało. Wszędzie byłam uważana za osobę gorszą i za taką się uważałam. Spotkała mnie jedna pani w jakimś takim uzdrowisku, gdzie pracowałam w bibliotece i zapytała się, czy ja jestem Żydówka i powiedziałam, że tak, to dlaczego ja tu jestem, bo wszyscy Żydzi wyjechali do Izraela i co ja tu sama robię, ja miałam wtedy chyba 16 lat. To chcesz wyjechać? Ja mówię, ja nie wiem. Ale potem jak sobie pomyślałam, że ja mam wrócić do czasu z getta i że ja znowu będę w środowisku, ja sobie nie wyobrażałam życia w Izraelu, że jest po wojnie zupełnie inaczej, tylko dla mnie się to wiązało z pobytem w getcie. W związku z tym bardzo nie chciałam jechać, żeby nie chciałam wracać do spraw żydowskich po prostu. Chciałam, stale czułam się, sama się czułam ukrywana przez siebie. Jeszcze wcześniej to poczucie prześladowało mnie w każdym momencie i w każdym aspekcie mojego życia. Ja uważałam, że Żydzi to jest coś gorszego, że ja absolutnie się nie zgadzam na to, żeby być i że jeszcze przed tym i że ja nie chcę przy tym być. I to się przekładało na wszystkie moje związki międzyludzkie. Po pierwsze, brak poczucia stałości, brak poczucia godności i brak poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie związki międzyludzkie wydawały mi się na chwilę, że one tak będą przebiegały i że nie warto się tutaj w ogóle w nic angażować i że tylko trzeba patrzeć na to, żeby zapewnić sobie drogę ucieczki. Ja stale myślałam o ucieczce. W związku z tym od pierwszego męża uciekłam, chociaż też był Żydem. Uciekałam potem wiele razy i to się przekształciło w taką obsesję, że ja w jakiejś stresowej sytuacji złapałam się na tym, że ja chcę uciekać z własnego domu, tu już, jako dorosła osoba, nie uświadamiając sobie, że ja jestem w własnym domu. Ta potrzeba chowania się, potrzeba ucieczki była we mnie tak silna, że ona naprawdę wszystkie dziedziny życia obejmowała. I jeszcze jest dużo takich wątków, o których nie jestem w stanie opowiedzieć, ale wszystko to sprzyjało temu, że ja ciągle, będąc Żydówką, nie chciałam być Żydówką i że doszukiwałam się i w sobie, i w narodzie wszystkich złych cech. I to bardzo mi przeszkadzało w życiu. I któregoś razu leciałam do Bukaresztu samolotem i koło mnie siedział taki pan, który na bagażu miał napisane na tam jakieś tam żydowskie nazwisko i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mu to powiedziałam, że ja mam takie. I on powiedział, dziecko, bo ty nie znasz inteligencji żydowskiej, nie znasz kultury żydowskiej, nie wiesz, co to wszystko znaczy. Ty ciągle widzisz tego Żyda z getta. I rzeczywiście, jak patrzyłam na obrazy Chagalla, to wszyscy ludzie twierdzili, no arcydzieło i tak dalej, a ja widziałam getto, ja widziałam tych fruwających Żydów, że to było straszne. Trochę ta rozmowa mi dała do myślenia. Potem już w późniejszych latach pojechałam do Izraela i byłam pod ścianą płaczu. I mówiłam to wcześniejszym tym, że to był taki przełom w moim życiu, bo to była pewnego rodzaju zgoda moja wewnętrzna na bycie Żydówką i akceptacja
bardzo dla mnie burzliwa i bardzo wstrząsająca. Ja to bardzo przeżyłam. Zaczęłam zmieniać podejście, myśleć o tym. Przez dłuższy czas nawet nie wiedziałam, że ten szczątek muru tu jest. I prawdę mówiąc, nie interesowałam się tym. Wszystko jakoś odżyło w momencie, jak powstało Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. To zaczęło się. No, jak się pół życia zaprzecza, że się jest Żydówką, a drugie pół życia się usiłuje to odbudować i zaakceptować i połączyć tą skrwiejną tożsamość w całość, to może nic dziwnego, ale czasem się sobie dziwię, że się tak nie zajmowałam tymi sprawami. Nie wiem, czy tu jeszcze przyjdę. Nie sądzę, ale chciałam przyjść na Sienno i chciałam kawałek tą Sienną iść. Dzisiejsze spotkanie, w myślach o nim myślę tak, że jest to ostatni spacer na Siennej.